Właśnie nie wiem. Halo, halo, jesteśmy już online. Jesteśmy. Zaraz zaczynamy. Tak, za 33 Sprawdzamy. sekund, no. Start oficjalny za minutę. W międzyczasie dajcie znać, czy nas słychać, czy nas widać. W międzyczasie bym poprosił o poszerowanie. Jakaś sierota. O, jest, 6, 6. Czekaj, sobie udostępnię. Widzę, że 6 osób nas widzi. Dobrze. Aby ktoś mógł napisać, czy nas widać, słychać. Halo, halo. Mirek napisał, widać i słychać, idealnie, fajnie. O, to super, bo ostatnio mieliśmy problem, jak z Darkiem robiłem live'a. Tak, to były dwa problemy. Pierwszy, że w ogóle nie wystartował, a drugi, że mi padł mikrofon. Dzisiaj po prostu wziąłem cegłówkę. Porządny mikrofon powinien działać, super. Okej, dzisiaj jak to jest z prawnikiem od kupna domu? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Salah Radosław, prowadzę bloga Money Grabbing, w którym chcę udowodnić, że można przejść szybciej na emeryturę dzięki mądremu zarządzaniu finansów. I dzisiaj moim gościem jest Milena Machiuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakbyś, Milena, mogła się przedstawić i powiedzieć, kim jesteś, co robisz i dlaczego tu jesteś. Dobrze, to ja mam na imię Milena Machiuk, zajmuję się prawem od ponad 6 lat. Jestem z wykształcenia inżynierem. Skończyłam inżynierię w Anglii, a prawem zajęłam się przypadkowo. Zaczęłam pracować w małej firmie, która się nazywała Sterling Law, i tak się zafascynowałam prawem, że zaczęłam po prostu bardziej w to wchodzić, bardziej zaczęłam to studiować i od firmy do firmy pracowałam w jednych większych korporacjach, teraz w mniejszych korporacji, ponieważ zaczęliśmy budować conveyancing department i teraz jestem associate w Kammeider. Super, ja dodam, że Milena pośredniczyła w zakupie moich dwóch nieruchomości w Anglii, więc nie jest przypadkowo, nie. Z łapanki. Nie jest z łapanki. Tak, jest sprawdzona i dlatego została zaproszona, więc żeby nie było. I tak, dzisiaj, ponieważ jest wiele osób nie wie właściwie, na czym polega kupno domu, jak to wygląda, tym bardziej, że jest dużo różnic między Polską a Wielką Brytanią, więc przygotowałem jakiś zestaw pytań. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to proszę pisać. Postaramy się na bieżąco odpowiadać, tak żeby rozwiewać wszelkie wątpliwości i na początku, żeby w ogóle wyjaśnić te magiczne słowo, czym jest conveyancing. Conveyancing. Conveyancing tak naprawdę oznacza przetransferowanie domu, nieruchomości z jednej osoby do drugiej. To oznacza conveyancing. W prawie, jeżeli idą Państwo do prawnika, to oznacza generalnie, to oznacza całą transakcję zakupu domu. To może być mieszkanie, może być dom, może być nawet ziemia, czyli tak naprawdę przetransferujemy od jednej osoby do drugiej osoby i tym prawnik się zajmuje, tym takim transferem. W Polsce wiadomo, że idzie się do pośrednika nieruchomości, tak się chyba to nazywa, albo do notariusza. Tutaj się tym zajmuje prawnik po prostu i to jest tak naprawdę conveyancing. To jest cała procedura zakupienia domu, ziemi lub mieszkania. Ja dodam, że dzisiaj jest wyjątkowa promocja dla tych, którzy są z nami na live i ktoś będzie chciał kupić dom i potrzebował prawnika, to wyjątkowo tylko 550 funtów za usługi prawnicze. Cena tak zwana wyjściowa. Później, no w sumie mogłabyś powiedzieć nawet teraz, bo moje kolejne jest właśnie spytane, co wchodzą w skład opłat usługi prawnicze. Jak ktoś do ciebie przychodzi i mówi, no chcę kupić dom, ile to kosztuje, nie? To jak ktoś, nie wiem, samochód kosztuje 1000 funtów, to jak to wygląda w przypadku prawnika? Każdy prawnik ma inną wycenę i dlatego, że ja mam różne transakcje i ja lubię trzymać swoje transakcje bardzo w prosty sposób.
każdy prawnik ma tą basic fee, czyli te koszta prawnicze, czyli za to, co płacicie prawnikowi za jego pracę. I w moim przypadku to jest 550 na promocji. Wiadomo, że prywatnie się troszeczkę więcej płaci. I w zależności do jakiego prawnika pójdziecie, to prawnik ma prawo szczarczować Was za disbursements. U mnie w moim przypadku to jest 75 funtów plus VAT za SDLT, ale inni prawnicy mają prawo szczarczować Państwo za leasehold fee, za napisanie notice fee, za napisanie deed of covenant fee, jeżeli mówimy tutaj o leasehold property. Również mają prawo szczarżować Państwa za, jeżeli Państwo na przykład macie Help to Buy ISA account, to również mają prawo szczarżować za to, za taką usługę, że tak powiem. No i do tego dochodzą takie opłaty jak searches, i to jest standardowe, jeżeli Państwo biorą kredyt, to muszą Państwo mieć searches, również land registry fee i telegraphic transfer fee, bo my wysyłamy pieniądze do drugiej strony sprzedającej i na przykład albo wysyłamy to pieniądze do banku, i my musimy po prostu zapłacić bankowi za taki transfer i takie małe opłaty typu ID check, bo musimy sprawdzić, czy Państwo nie byli bankrutami, czy pieniążki pochodzą z dobrego źródła i takie dodatkowe opłaty. U mnie na przykład taki cały koszt na promocji wynosi około 1100 funtów i to, w tym są wliczone wszystkie opłaty. Nie ma żadnego znaczenia, czy to jest leasehold, czy to jest freehold, czy to jest new build na promocji. Jak prywatnie oczywiście robię transakcje, to troszeczkę ta transakcja jest droższa, jeżeli chodzi o new build i leasehold, ale również po prostu staram się być racjonalna, żeby po prostu dogodzić klientowi, wiadomo. Wiadomo, czasy ciężkie, konkurencja Dobra. Jest, a ja kocham konkurencję. Jest pierwsze pytanie. Tutaj Mariusz pyta, a jak szukałeś okazji? Pytanie, no to chyba do mnie rozumiem, bo to jest pytanie takie, ciężko na to odpowiedzieć, bo okazję jest bardzo ciężko znaleźć, bo teraz każdy szuka okazji. Tak. Najczęściej to wygląda tak, że jakaś nieruchomość do remontu, którą po prostu nikt nie chce kupić i można znacząco zbić. No ja w moim przypadku mogę spokojnie powiedzieć, że dwie nieruchomości, jakie kupiłem, okazjami nie były. Ale to szczegółowo bardziej już opiszę na blogu. I bo to już mówię, to jest temat rzeka, jak to szukać. I tutaj mam jeszcze jedno pytanie. To bardziej już do ciebie, Milena. Czy jeśli wykupujemy dom socjalny, jest taka sama procedura? Jest troszeczkę inna procedura, dlatego że jeżeli jest dom socjalny, to my nie zadajemy legalnych pytań, znaczy zadajemy legalne pytania, dlatego że najprawdopodobniej klient będzie miał kredyt w banku i my mamy taki obowiązek zadania legalnych pytań, aczkolwiek tutaj nie będzie miało miejsca exchange, czyli jak wykupuje pan dom socjalny, albo to jest właśnie right to buy, ta transakcja troszeczkę powinna przebiegać szybciej, aczkolwiek jak Państwo wykupują taki dom, zazwyczaj ja jako prawnik no, czekam bardzo, bardzo długo na dokumenty od konsila, bo oni na wszystko mają czas i ta transakcja i tak trwa na przykład od 4 do 8 tygodni. To zależy po prostu, jak konsil ze mną współpracuje, czy wysyła dobre dokumenty, czy ja muszę jakieś poprawki wstawić, czy ile ja sprawdzeń muszę wykonać, ale tak teoretycznie ta transakcja powinna przebiegać szybciej niż normalna transakcja, ponieważ nie mamy strony sprzedającej, tylko mamy konsil, tylko to jest taka firma, że tak powiem, a od firmy wiadomo, że troszeczkę szybciej ta transakcja przebiega. Właśnie wspomniałaś o tych searchach wyszukiwań, że to za każdym razem jest inaczej. Jakbyś to mogła bardziej usystematyzować, że nie wiem, przychodzi ktoś do ciebie, chce kupić dom, kosztuje to, nie wiem, 1000 funtów, ale co właściwie robisz, nie? Jakie serce wykonujesz? Dobra, już tak tłumaczę. Generalnie moja praca polega na tym, że jak na przykład dostaję instrukcję od klienta, to ja zazwyczaj staram się mieć pierwszy kontakt z klientem, żeby właśnie mu wytłumaczyć całą procedurę kupna domu. Nawet jak klient ze mnie nie skorzysta, to lubię mieć pewność, że ja jako prawnik spełniłam moją pracę, mój obowiązek i wytłumaczyłam klientowi, na czym to polega. Czyli generalnie wysyłamy dokumenty do klienta, klient musi te dokumenty podpisać, dać nam wiadomo, ID i proof of funds, do tego pewnie dojdziemy później.
I kiedy otrzymam dokumenty od strony sprzedającej, dopiero ta cała transakcja się zaczyna. Czyli ja robię sprawdzenia, czyli są księgi wieczyste, typu właśnie title deeds, i tam jest wypisane, czy dom jest zbyt zadłużony, czy są jakieś restrykcje na księgach wieczystych, czy są jakieś inne rights, czy albo covenants, i my to sprawdzamy. Po prostu musimy mieć pewność, czy po prostu ten dom jest bezpieczny do kredytu i jest bezpieczny dla państwa, żeby kupić ten dom, bo nie zawsze tak jest, że po prostu jest freehold, jest wszystko ładnie. Czasami po prostu trzeba zrobić dodatkowe sprawdzenia i nie zawsze się opłaca kupić taki domek. I wtedy na tym etapie właśnie robimy searches. Co to są searches? Searches to jest. Searches się składa tak. Jeżeli kupują dom państwo na przykład w obszarze pokopalnianym, to my robimy, to się nazywa coal mining search, i on wykazuje, czy na przykład jest jakieś ryzyko, czy tego ryzyka nie ma. Jeżeli jest ryzyko, to my Państwu o tym dajemy znać i automatycznie reportujemy to do banku, bo najprawdopodobniej bank się nie zgodzi, żeby dać kredyt na taki dom. I to też również zaniża wartość domu w przyszłości. Potem kolejny search, to się nazywa environmental search. I to jest, ja to nazywam search środowiskowy, czyli on pokazuje, czy dom jest w obszarze contaminated, czyli na przykład, czy dom był wybudowany, czy ten cały osiedle jest wybudowany na wysypisku śmieci, czy są jakieś takie, no contaminated to samo mówi za siebie, że czy ziemia jest po prostu zanieczyszczona, czy jest ziemia na obszarze powodziowym, albo czy na przykład radon gaz jest bardzo wysoki. Nie każdy to lubi, ale to wiadomo, to jest na całej Anglii. Także musimy się liczyć, że to jest po prostu wszędzie. I kolejne searches tak naprawdę, no to są dodatkowe searches, to są chancel search, albo na przykład odnośnie energii, naturalnej energii, ale to również wykazuje w tych oryginalnych searchach. Jeżeli jest jakieś bardzo wysokie ryzyko, to wtedy robimy dodatkowe searches. Jest również search na wodę, to się nazywa drainage search, i on pokazuje na przykład, czy jesteście podłączeni do kanalizacji, czy macie jakieś rury pod domem, jakąś kanalizację, bo też trzeba o tym poinformować klienta, bo czasami jest tak, że po prostu klient musi mieć osobny agreement z water company, żeby na przykład zrobić przybudówkę. Także to też jest bardzo ważne, żeby to sprawdzić dla klienta. No i ten najważniejszy dla mnie jest ten search, local search. To jest search, który się wykonuje w konsilu osobiście, znaczy my używamy firmy do tego, ale on pokazuje, czy jakieś przybudówki są wykonane, czy sprzedający zmieniał coś w domu, czy po prostu jest jakieś budownictwo wokół na przykład obszaru waszego domu zaplanowane na przyszłość, czy są jakieś charges, czy na przykład nie możecie wycinać drzew, bo jest też taka charge, czy możecie palić na przykład w kominku jakimiś innymi produktami niż drzewem, bo też jest tak smoke control order, i też na to zwracamy po prostu uwagę, żeby klient po prostu wiedział, bo nie każdy, niektórzy mają na przykład taką zachciankę, że chcą sobie zrobić kominek w domu, ale nie można wszystkim palić już, bo wtedy zanieczyszczają państwo po prostu środowisko. I no i różne po prostu rzeczy sprawdzamy w tych serczach. Jeżeli klient sobie życzy sprawdzić strukturę domu, to ja jako prawnik radzę mu iść i zrobić sobie, to się nazywa Homes Bias Report, i taki report po prostu się płaci osobno, i on pokazuje właśnie strukturę domu, czy jakieś były zmiany strukturalne, czy dom był underpinned, czy jest jakiś dump w property, bo my jako prawnicy tego nie możemy sprawdzić. Mam nadzieję, że Czyli to wytłumaczyłam. dosyć sporo, ale można powiedzieć, że po takich serczach, jak ktoś kupuje dom, to może się czuć bezpiecznie, tak? Tak, zdecydowanie. I zawsze, nawet jak kupują Państwo za gotówkę, ja zawsze radzę, żeby takie searchy zrobić, dlatego że no, nawet jak w przeszłości czegoś nie było, to różne rzeczy może wykazać, albo na przykład może wykazać, że dom jest bardzo blisko linii kolejowej. Czasami to może wzrosnąć wartość domu, a czasami może bardzo zaniżyć. Także na różne rzeczy trzeba zwracać uwagę. A to fajnie. To dosyć sporo powiedziałeś na ten temat. Mam nadzieję, że już każdy będzie wiedział. Mamy pytanie, kilka tutaj, to odpowiemy. Patryk pierwszy. Czy mając już kredyt na dom w UK, mogę kupić drugi dom pod wynajem bez opcji buy to let, gdzie potrzebuję chyba 20% wkładu własnego? Tak, można, tylko to jest tak. Jeżeli chcielibyście kupić domu bez buy to let, to oczywiście moją odpowiedzialnością jest. To się nazywa konflikt, tak troszeczkę dla prawnika, ponieważ ja również reprezentuję bank.
Aczkolwiek w takiej sytuacji, jeżeli klient mi o czymś takim mówi, to wtedy mówię bankowi, że nie mogę aktować w jego imieniu, nie mogę go reprezentować, ponieważ no, jestem bardziej za klientem niż za bankiem w tej sytuacji po prostu, nie? Prawo mówi, że, prawo mówi, że nie, ale są metody na to, żeby tak. obejść to. Ale tak. na live tego nie powiemy. Nie. To trzeba przyjść do prawnika i porozmawiać. Ja. Porozmawiać albo ewentualnie zapraszam na spotkanie inwestorów. To już, jak to się mówi, są na to metody, ale ja osobiście odradzam tego typu. Jak ktoś nie ma na wkład własny, no to coś jest nie tak, bo przyjdzie na przykład zmiana koniunktury, nieruchomości spadną 30% i co wtedy? No, będzie ząk, no. A wkład jest takie właśnie zabezpieczeniem. Po to właśnie zrobili ten wkład po ostatnim kryzysie. Okej, okay, Patryk, mam nadzieję, że wszystko jasne. Mamy jeszcze pytanie od Mirka. Czy wszystkie formalności można załatwić przez telefon albo internet? Tak. Teraz w tych czasach, kiedyś to było tak, że prawnicy się spotykali na wymianę kontraktów i to było bardzo wszystko oficjalne, że my się spotykamy z klientem, klient podpisuje przed nami dokumenty i my świadczymy za te dokumenty. W tych czasach wszystko jest robione przez e-mail, przez telefon, przez internet, ale przez e-mail i przez telefon. My tylko wysyłamy dokumenty pocztą na nowe budownictwo i na przykład jakieś właśnie right to buy, ponieważ niektóre dokumenty są po prostu sealed i my to wysyłamy pocztą, ale wszystko inne jest po prostu robione przez maila i internetowo, że tak powiem. Klient nawet nie musi być w tym samym kraju, podczas kupna domu nie musi być na exchange, tylko wystarczy kontakt telefoniczny. Witamy w XXI wieku. Kupić dom przez internet, dosłownie. Tak. W Polsce nie do pomyślenia chyba raz. No nie. A tutaj jest zupełnie inaczej. Trzeba zawsze ułatwiać klientowi. Wiadomo, jest dużo inwestorów, którzy po prostu wiadomo, że chcieliby to załatwić jak najszybciej. Cześć! Aleksandra się wita, fajnie. Pytań nie ma, z tego wynika. Okej, okay. Teraz jeszcze takie coś, jak każdy usłyszy, ma uśmiech na twarzy. Jakbyś mogła powiedzieć coś o podatku, dokładnie stamp duty. Tak, teraz właśnie wyszło nowe prawo, taka wasza dla was informacja. My jako prawnicy już nie możemy dać wam rady, trzeba iść do accountant, czyli do księgowego, aczkolwiek każdy prawnik musi wam załączyć taki leaflet i to w moich, na przykład my od wczoraj to właśnie wprowadziliśmy. Z tym stamp duty to jest tak, że po prostu jeżeli kupujecie pierwszą nieruchomość, jesteście first time buyer, gdziekolwiek na świecie, to do 300 tysięcy funtów nie płacicie podatku. Potem, jeżeli kupicie drugą property, to wiadomo, że ten stamp duty tax się po prostu, no, dużo się płaci, to się płaci od ceny. I my używamy zazwyczaj, my zazwyczaj używamy kalkulatora do tego względu, bo ja po prostu pamięciowo nie jestem w stanie i wiadomo, teraz są takie technologie, że my po prostu tego nie kalkulujemy na kartce, tylko wklikamy cenę i nam wychodzi po prostu, ile klient musi zapłacić. Taką cenę lubimy, ja lubię przedstawić klientowi od razu, bo to nie jest mała cena, ale jest taka zasada, że jeżeli kupujecie na przykład drugi dom i na przykład przez następne 3 lata sprzedacie ten pierwszy dom, to w tym momencie możecie claimować ten stamp duty tax z powrotem. O, to dobra informacja. No, także to nie jest do końca stracone. Także macie 3 lata na to, żeby sprzedać i trochę odzyskać. O, nie? To jest taki dobry tip. Czyli jak ktoś słucha i o tym nie wiedział, to jest w stanie zaoszczędzić kilka tysięcy funtów. Ale właśnie chciałam zaznaczyć, jeżeli przesiadacie ziemię w Polsce albo gdzie indziej w innym kraju po prostu, nawet jak tutaj kupujecie pierwszy dom, to też się zalicza jako drugi dom. Także są sposoby na to różne, ale wiadomo. Znaczy jak się ma w Polsce dom, to już jakikolwiek dom, czy nawet jak jest współwłaścicielem, to tutaj już musi płacić podatek, tak? Tak, powinno się. Powinno się. Bo to właśnie widziałem bardzo często takie pytania na forach internetowych, czy na grupach w Facebooku, no to teraz już przykra wiadomość. No niestety podatki trzeba płacić. A jak to jest? Nie są zazwyczaj, tak? To nie są jakieś duże opłaty, zależy po prostu za ile kupujesz dom, no ale no, teraz po prostu z tym leafletem nie można po prostu, wiadomo, ludzie mówią co chcą, no ale... No w Londynie takie ceny tanie to nie są na chwilę obecną. W Londynie nie.
Ci na północy mają więcej szczęścia, ale to każdy sam decyduje, gdzie woli żyć. Na północy trochę zimno i pada non-stop, ale za to tanie jest. No, nas pada zimno. To potwierdzamy. I tak, kolejne jeszcze mam pytanie takie. Tak. Jak to jest z transferem za dom? Bo jak człowiek robi przelew, wiadomo, tam jakiś jest większy, często wchodzi tam kilkadziesiąt tysięcy funtów. Jak człowiek, który robi, kupuje pierwszy raz dom i robi przelew do kancelarii, powiedzmy, prawnika nawet na oczy nie widział, kancelarii tym bardziej, bo gdzieś tam jest z polecenia, często tak, że agencje polecają i ma zrobić ten przelew właśnie do kancelarii, tam powiedzmy 20-30 tysięcy funtów, czy albo i więcej, jak ktoś mieszka w Londynie, to jak ma się czuć, że jest bezpieczny, że te pieniądze rzeczywiście zostaną przelane? Bo jak ty sama powiedziałeś, że no wszystko przez maila się załatwia, nie? Tak, ale to jest właśnie to. Jak kupujecie dom i patrzycie, wybieracie prawnika, patrzycie, czy ona, czy ten prawnik jest SRA regulated, albo czy na przykład, co, jeżeli prawnik jest po prostu taki bardzo mały i jest sole practitioner, to wtedy możecie się po prostu troszeczkę obawiać, tak? Ale w takich firmach, właśnie w większych firmach, czy nawet w takiej średniej firmie, jak ja pracuję, to my jesteśmy SRA regulated i my po prostu, my zanim wam damy nasze detale banku, to my musimy sprawdzić, czy wy jesteście no, legible, czy wy czy wasze środki nie pochodzą z innego, z niebezpiecznego źródła, czy my mamy do czynienia z właśnie z tym klientem. Często ja na przykład robię sobie FaceTime z klientem, kiedy na przykład mam wątpliwości, z kim rozmawiam, bo my musimy jako prawnicy mieć pewność, że państwo są po prostu tym, kim mówią. I ja będę musiała sobie podłączyć zaraz moją ładowarkę. Tak. O, zaraz stracimy cię. Mam 20% tylko. Już podłączam. Podłączaj. Teraz tak, skupić zasięg. Popatrzymy, jak u Ciebie w pokoju jest. Mam bałagan, ale to bardzo, bardzo mi przykro. Tak, no, jakiś obraz tam z tyłu jest, nie wiem. Tak, bo ja to taka jestem artystyczna czasami. Wiecie co, ja będę musiała sobie trzymać tak, o, będę sobie trzymała, bo tutaj z ładowarką to ciężko. No, w każdym bądź razie, o czym mówiliśmy? No, o przelewie, że jak człowiek ma się czuć bezpieczny, robiąc przelew, nie wiem, kupuje w Londynie, przykładowo 100 tysięcy ma przelew, tak? Tak, czyli z tym przelewem jest tak, że po prostu my wtedy, jak sprawdzimy wasze no, identity i wasze proof of funds, to my dopiero możemy wysyłać wam detale banku. I wtedy zazwyczaj jest tak, że jak tłumaczę klientowi, banki nam wysyłają pieniądze, government również nam wysyła pieniądze za help to buy, także no, my jesteśmy taką organizacją, gdzie po prostu no, gdzie jest najbezpieczniej trzymać pieniądze. Również jest taka możliwość, żeby zapłacić depozyt albo na jakieś tam sumy za service przez kartę. Aczkolwiek na przykład moja firma tego nie robi, dużo firm to robi, ale nasza firma tego nie robi. My się staramy po prostu zabezpieczyć nasz interes, ale to nie ma czegoś takiego, że na przykład wy wysyłacie nam pieniądze musicie się bać, że po prostu coś się z tymi pieniędzmi stanie. Te pieniądze idą do client account i one tam siedzą. I nawet na przykład, jeżeli mam funta za dużo u mnie na koncie, to te pieniądze wracają do klienta zawsze. My nie możemy trzymać pieniędzy na koncie, także nawet jak coś się wydarzy z transakcją, to my mamy jako prawnicy obowiązek zwrócić te pieniądze od razu. Czy to jest takie specjalne subkonto tworzone dla każdego klienta? Znaczy to jest nie, bo ma, tak, każda firma ma office account i client account. Client account jest tylko i wyłącznie dla klientów. Także zazwyczaj my prosimy jako prawnicy o numer referencyjny, dlatego że my też sprawdzamy, z jakiego konta te pieniądze pochodzą, bo na przykład może być pan Kowalski, a pieniądze przeszły od pana na przykład powiedzmy Jasińskiego, tak? I my w tym momencie od razu też nam klika w głowie, aha, no to już coś jest nie tak, bo dlaczego ten pan wysłał nam pieniądze? Także dlatego jest ten account jest tak stworzony, żeby, wiadomo, żeby zabezpieczyć. No i firmy są zabezpieczone insurancem przede wszystkim. Firma prawna mają insurance, który, no wiadomo, jeżeli coś by się stało, no to zazwyczaj jesteśmy zabezpieczeni, tak? Jeszcze takie jedno tam wrócę do wcześniej, żeśmy mówili, no, że wszystko można załatwić mailowo, no ale chyba gdzieś trzeba złożyć ten podpis własnoręczny i wysłać zwykłą pocztą. Tak,
to na końcu, jak ja wysyłam dokumenty, jak wysyłam raporty, dokumenty do podpisania, to te dokumenty wysyłam, ja wysyłam je mailem, ale jak klient sobie życzy, to je wysyłam pocztą. I w tym momencie my wymagamy te dokumenty z powrotem pocztą. Czyli te dokumenty muszą być podpisane oryginalnie. Ja jeszcze nie spotkałam się, żeby to był jakiś większy problem, to, jeśli ma być szczera. Nawet klienci z Chin wysyłają, czy klienci z, nie wiem, z Indii, czy z Singapuru wysyłają dokumenty normalnie. Tylko po prostu wiadomo, my wysyłamy te dokumenty mailem, a oni sobie drukują i wysyłają te dokumenty nam pocztą. No to ciekawe. No. No, że masz tych klientów, tak wspomniałaś właśnie, z Chin, Indii, tak. Dlatego mówię, to jest praca prawnika, żeby sprawdzić, skąd te pieniążki pochodzą, ponieważ my też jako prawnicy jesteśmy taką organizacją, że niestety musimy, mamy swoje po prostu, jak to się mówi, polisy, żeby sprawdzić, czy klienta pieniądze nie są pieniędzmi po prostu z innych interesów, może tak. O, gdzieś tam. Ktoś dostał w prezencie i tyle. O. No, czasami tak. A nie, tam chyba do banku, tak z tego co pamiętam, trzeba zadeklarować, skąd pochodzą jakieś tam oszczędności czy pieniądze. Trzeba to tak, potwierdzić. Tak, tak, tak. Zazwyczaj tak jest. Zazwyczaj tak jest. Aczkolwiek, no wiadomo, różnie to bywa, nie? O, jakbyś mogła się podzielić jakąś niezwykłą historią z własnego doświadczenia jako z pracy prawnika. Czy coś cię spotkało w dotychczasowej karierze prawnika? Coś takiego no, niezwykłego, ciekawego? Czym byś się mogła oczywiście podzielić? Tak, tak, oczywiście. Ja miałam taką ostatnią transakcję, że mój klient kupował normalny dom. Myślałam, że kupuje dom z ogrodem. Podczas sprawdzania tych dokumentów coś mi tam drgnęło, że coś mi się nie podobało z tym ogrodem. I zrobiłam większą investigation i okazało się, że mój klient nie tylko posiada swój ogród, ale również posiada ogród swoich sąsiadów. Które są po prostu podzielone płotem. I kiedy zaczęłam zadawać legalne pytania, okazało się, że sprzedający nawet nie wiedział o tym, że posiada tą ziemię. I co było najśmieszniejsze w tym, sprzedający zapłacił swojemu sąsiadowi 500 funtów za użytkowanie swojego ogrodu. Także co było bardzo dziwne w związku z tą transakcją, to, że inni prawnicy nie zrobili transakcji, nie przetransferowali tego domu po prostu poprawnie. Mój klient, ja doradziłam mojemu klientowi, żeby i tak przetransferował resztę tej ziemi do dwóch sąsiadów, dlatego że podczas sprzedaży on nie będzie miał problemu, aczkolwiek to może spowodować dispute na przyszłość, a nikt nie chce mieć po prostu problemów podczas sprzedaży domu. Także takie transakcje najlepiej po prostu doradzić, żeby je rozwiązać w sposób taki bardzo, jak to się mówi po polsku, spokojny, może tak, bo ziemię i tak my mieli bardzo dużą, no i tutaj tylko ta transakcja była taka, że mój klient myślał, że ma ogródek, a ma całą po prostu no, wielką ziemię do wykorzystania, także są różne transakcje, ale to wiadomo, że to jest wszystko takie ciekawe i interesujące, że są bardzo różne transakcje, ale to taka jedna z chyba najbardziej ciekawszych, że po prostu nawet sprzedający nie wiedział, że ma tyle ziemi i jeszcze płacił za użytkowanie tej ziemi sąsiadowi, także to było... No, sąsiad był bardzo zadowolony, no. Tak, tak. A zadowolony sąsiad to bezcenne, wiadomo. Tak, tak, tylko teraz będzie mniej zadowolony, bo mój klient jest świadomy tego, że ta ziemia jednak należy do niego. A jakbyś mogła powiedzieć, to ile trwa tak średnio załatwianie tych formalności, bo pokutuje mit, że dom w Anglii się kupuje nawet pół roku. Jak to jest z Twojego doświadczenia? Tak, ja się starałam tą transakcję jednak wykonać jak najszybciej, dlatego że, no wiadomo, szybciej zrobię, klient jest zadowolony, może się wprowadzić, wszyscy jesteśmy zadowoleni. W teorii taka transakcja powinna trwać od 4 do 6 tygodni, w zależności czy mamy do czynienia z leasehold czy freehold. Ten leasehold może troszeczkę potrwać dłużej, dlatego że mamy do czynienia z management company, czyli partiami już trzecimi, jeżeli są partie trzecie, to zazwyczaj ta transakcja troszeczkę trwa dłużej. Jeżeli jest freehold, jeżeli jest na przykład kupujecie za cash, to ta transakcja może nawet trwać od 2 tygodni do 4 tygodni maksymalnie. To wszystko zależy, jak strona sprzedająca z nami współpracuje. Tak naprawdę no, wszystko zależy od strony sprzedającej, kiedy nam wysyła te dokumenty, no i kontakt z klientem, ale no, transakcja w teorii od 4 do 12 tygodni. Jeżeli jesteśmy w chain, no to w tym momencie ta transakcja niestety trwa długo. Mamy pytanie. No. Tutaj Magdalena. Aha.
Czy jeśli planuję kupić nieruchomość w Anglii z partnerem, a w Polsce mam mieszkanie, spadek, czy nadal musi razem płacić za stamp duty, jeśli partner nie posiada nieruchomości ani tutaj, ani w Polsce? Taka mieszana sytuacja. To jest tak, jeżeli ta nieruchomość jest nadal na imię na przykład rodziców, to w tym momencie nie. Ja bym powiedziała, że nie. Ale jeżeli już ta ziemia, jeżeli ten dom jest po prostu przetransferowany na pani imię, to niestety już pani posiada jedną property. Aczkolwiek ja bym się zapytała po prostu w takiej sytuacji, zadzwoniłabym do stamp duty, do HM Revenue i po prostu się zapytała, czy po prostu, czy w takim przypadku jest pani po prostu nie, pani, w takim przypadku pani po prostu nie będzie płacić z tego stamp duty, bo to wszystko zależy od circumstances. Ja spadek to zazwyczaj no, nie jest wasza nieruchomość, ale no, posiadacie już tą nieruchomość, także to w jakimś tam stopniu już narzuca się po prostu ten stamp duty. Tutaj pisze Aleksandra, że agencja sprzedała dom, myśląc, że jest bez garażu. Tutaj chyba i dzięki tobie znalazł się garaż, bonus. Tak, dzięki, że się znalazł garaż. Ja taka jestem trochę, szperam za bardzo. No dobrze. No, a taki garaż to tak z 5000 funtów. To tak. No, przynajmniej. To, że garaż jest zarejestrowany na księgach wieczystych i widać czarno na białym, że jest garaż. Także nie wiem dlaczego powiedzieli, że nie ma tego garażu, bo jest garaż. Wybudowali po drodze. I też często jest tak, że ktoś się buduje bez zezwolenia i potem się okazuje, że garaż wyrósł, jakaś przebudówka, a w papierach nic nie ma. No ja mam taką właśnie jedną sprawę, że jest garaż, ale nie ma problemu, jak nie ma żadnych rur pod domem, jeżeli kanalizacji, jak już kanalizacja się pojawia, to w tym momencie, no niestety, jeżeli coś się dzieje pod waszą ziemią, to zazwyczaj taka firma ma rights, żeby wejść i po prostu rozkopać tą ziemię. Oczywiście on wam to ładnie zabutuje, ale no jest taka sytuacja, że czasami, no wiadomo, coś się po prostu stanie i niestety no, mają prawo zrobić po prostu cyrk. Zasada taka, domów jest pełno w Anglii, więc warto kupić taki bezproblemowy. Tak, no bo jest dużo naprawdę, jak ja nie wiem, po co ludzie się czasami upierają na pewne domy, bo czasami naprawdę się nie warto się pchać w taką transakcję, kiedy jest dużo problemów. Właśnie ta jedna klientka miała taki jeden problem z kupowała dom, gdzie jest coal mining area, no i żaden bank nie chciał jej pożyczyć na to pieniążków i pomimo tego, że doradzaliśmy z brokerem, że po prostu z tego domu zrezygnowała, ponieważ no, będzie miała komplikacje ze sprzedażą tego domu na przyszłość, no to i tak chciała kupić ten dom, także to zależy. Zrobię dobre wrażenie. No. A tutaj pisze Andrzej zaznacza, że dużo ludzi ma mieszkania w Polsce, a zapewne o tym nie mówią. No, niestety nie potrafimy czytać w myślach, ale jakiś tam odsetek zapewne tak. Tak, na pewno. Ja generalnie wysyłałam dokumenty do podpisania i jeżeli klient tego nie uwzględni, no to skąd ja mam wiedzieć, tak? Mamy jeszcze pytanie od Sławomira. Jak wygląda procedura kupna z aukcji? Czy jest jakaś różnica? Różnica jest taka, że zanim po prostu kupicie taki domek, przepraszam, to idźcie sobie do prawnika, żeby prawnik wam zrobił report. Dlaczego tak się robi? Dlatego, że lepiej zapłacić za ten zrobienie reportu, bo prawnik ci wtedy wypunktuje, dlaczego warto kupić taki dom, ale czemu go nie warto kupić, czemu po prostu, jakie są przeciwwskazania, żeby kupić ten dom. I kiedy idziecie na aukcję, przynajmniej będziecie wiedzieć po prostu, aha, kupuję ten dom, ale jest to i to na przykład złe w tym domu. Mój jeden klient kupił na ślepo dom i okazało się, że miał na całe życie tenanta. I ja powiedziałam, okej, ja ci mogę po prostu, w takiej sytuacji on nie jest w stanie podnieść mu rentu. I oprócz tego jest odpowiedzialne za, i to jest takie coś, że kupujecie taki dom, okej, tenant jest in, jest super, jest bardzo tani, ale na przykład właśnie nie skorzystał z prawnika na początku i prawnik po prostu by mu doradził, ej, nie kupuj tego domu, bo pierwsze, nie będziesz musiał, nie mógł w ogóle
podnieść rentu, czyli nic tak naprawdę nie zarobisz, a ta rent była naprawdę bardzo niska. Tu mówimy o na przykład o 400 funtów miesięcznie i on mógł tylko rocznie wznieść opłatę o 2,5 funta. No to niewiele. Tak, bardzo. I oprócz tego to się przechodzi z pokolenia na pokolenie. Czyli tak naprawdę całe życie będzie miał tego tenanta i nigdy nic nie zarobi z tego domu, a będzie jako landlord musiał, będzie odpowiedzialny za naprawę tego domu, za maintenance tego domu, za naprawę tego domu. I ja się staram jako prawnik powiedzieć, ok, ja ci mogę jeszcze wygrzebać stare księgi wieczyste. I wygrzebałam te stare księgi wieczyste, ale te księgi wieczyste były tak zamazane na czarno, bo one były bardzo stare i bardzo źle zarejestrowane w Land Registry, że no, mój klient po prostu stwierdził, że to nie jest dobry inwestment i stracił cały depozyt. No, ja bym powiedział tak, że jak już kupować dom, to najlepiej bez tenantów. Tak, no bo zawsze tenantów można sobie znaleźć, ale mówię, co, przepraszam, że bo opowiedziałam o tej sytuacji i nie powiedziałam w ogóle o tej aukcji. A aukcja, jak się idzie na aukcję, to wiadomo, że lepiej mieć taki raport od prawnika, ale cała transakcja wymienia się, kontrakty się wymienia i trzeba mieć depozyt na aukcji, to się wtedy płaci depozyt i się wymienia kontrakty. I potem cała transakcja musi zakończyć 21 dni u prawnika. I po 21 dniach dostają Państwo klucze, ale tak, nie dostaną Państwo żadnych gwarancji, nie dostaną Państwo żadnych po prostu informacji na temat utilities. Trzeba od razu wymienić klucze, bo wiadomo, że nie chcą Państwo mieć squats. No i po prostu kupujecie w dom w takim stanie, jakim zobaczyliście. Czyli jak są popękane okna, to są popękane okna, bo to jest aukcja, wiadomo. Czyli trochę ryzykowne. Tutaj coś. Ryzykowne, wiadomo, no ale wiadomo. Renata pisze coś. Czy korzystając z Help to Buy 40% trzeba spłacać w szóstym roku kredytu i dlaczego ten procent rośnie z roku na rok przez 20 lat? Bo to jest taki kredyt, jakby myślicie, bo każdy mówi, że Help to Buy to jest super pomoc, ale człowiek to jest tak naprawdę drugi kredyt. Większość klientów spłaca ten Help to Buy do szóstego roku, ponieważ do szóstego roku nie ma się w ogóle odsetek. Także ja zawsze też doradzam klientowi, żeby po prostu zaoszczędził te pieniążki i spłacił ten Help to Buy. Bo to jest normalny po prostu kredyt, także nie zawsze się opłaca brać tego Help to Buy. Ja bym tu dodał, Renacie, że po prostu warto porozmawiać z brokerem na temat kredytów, bo później człowiek słyszy wiele o, powiem tak, słyszałem już kilka historii, że ktoś woli iść do banku, bo jakoś tam ma super ekstra ofertę. Bank przedstawi mu niby tam promocję, za bardzo nie wytłumaczy, jeszcze jak ktoś tam, nie wiem, powiedzmy po angielsku za bardzo nie umie, a potem są jakieś ludzie zdziwieni, że nie wiem, tak jak w Polsce, że biorą we frankach, a potem albo nagle franek kosztuje już 4 zł. No. Tak. A za parę lat będzie 6 zł. No. Zawsze też doradzam, żeby iść do brokera, ponieważ broker naprawdę znajdzie, nie dość, że wam znajdzie lepsze oferty, ma większy kontakt z bankami i te wiadomo, że po prostu tych ofert będzie miał więcej. Aczkolwiek jak idziecie tylko do jednego banku, to tylko będziecie mieć tą ofertę z jednego banku. Tak, i tutaj przestrzegam wszystkich po prostu. Chodzić do brokera, tam zawsze zapłaci się raz, tam kilkaset funtów, ale zaoszczędzi się kilka tysięcy, jeśli nie więcej. Tak. I przede wszystkim będziecie mieć dobrą, naprawdę dobrą radę i dobre wytłumaczenie, bo tak jak sprawy prawne, tak jak sprawy brokerskie, jednak lepiej będą wytłumaczone przez właśnie taką osobę wykwalifikowaną. A mam takie jeszcze pytanie, bardziej z twojego tak doświadczenia, jakbyś mogła powiedzieć coś o łańcuszku, tak zwanym chain. Łańcuszki, nikt nie lubi łańcuszków, dlatego że się ciągnie jak smród w tyłku, że tak powiem. I my też tego nie lubimy, ponieważ większość transakcji ja na przykład nie jestem powiadomiona jako prawnik, że jest łańcuszek. Dużo agencji niestety ukrywa tą informację i klient jest poinformowany w połowie transakcji, że jest łańcuszek, że jeszcze sprzedający kupuje dom i ten sprzedający, co sprzedaje sprzedającemu, również kupuje dom. To jest bardzo długa transakcja. Te prawnicy muszą po prostu cały czas ze sobą współpracować. Jest dużo właśnie takich agencji, którzy chcą jak najszybciej zakończyć transakcję, to wkłada, to głównie klient odczuwa tą niestety tą presję, ten stres całego łańcuszka, bo jedni prawnicy pracują szybciej, niektórzy wolniej, ale zazwyczaj ta transakcja trwa długo. A nie daj Boże, jest transakcja, gdzie sprzedający kupuje nowe budownictwo, to w ogóle jest, no trzeba wymienić kontrakty w przeciągu 4 tygodni, ale potem mojego klienta stawiają w sytuacji, że musi czekać pół roku na dom.
A się można jakoś się zabezpieczyć? Ja powiem to z własnego doświadczenia, jak szukałem nieruchomości. No. Jak tylko usłyszałem, że jest to takie właśnie coś a la łańcuszek, że ktoś szuka domu, to już od razu wiem, mina z rzędła, ja mówię już dziękuję, bo wiem, co to oznacza. Tak. I potem słyszę, nie, my się wyprowadzimy na ten okres. I czy można się jakoś zabezpieczyć? Nie wiem, czy to tak tylko potem my się wyprowadzimy. Zazwyczaj to tylko gadają. Jeszcze się, tylko się spotkałam chyba z jedną osobą, która rzeczywiście powiedziała, że się wyprowadzi i się wyprowadziła. A z pozostałymi to takie gadanie. Mhm. Czy tylko po prostu, nie wiem, czy jakąś umowę można spisać, że ma się wyprowadzić? Jak to wygląda? Wiesz co, można umowę spisać, to się bardzo rzadko zdarza, aczkolwiek mam taką jedną sprawę teraz, gdzie mój klient po raz drugi kupuje nieruchomość od sprzedającego i sprzedający sobie zarzekł w kontrakcie, że jeżeli mój klient tym razem się wycofa, to on po prostu, mój klient się zgadza zapłacić mu ileś tam pieniążków za to, że się wycofał, bo za koszta prawne i za koszta po prostu, no to, że po prostu on stracił czas, tak? Można taką umowę zawrzeć pomiędzy sprzedającym a kupującym, ale to lepiej zawsze takie informacje, żeby przeszły przez prawnika, bo wtedy po prostu to jest na kontrakcie, a to jest dołączone do kontraktu. I to było moje kolejne pytanie właśnie. Jakie są kary w momencie, jak ktoś zrezygnuje z kupna? Bo wiadomo, że ten okres jest długi, i to działa w dwie strony. Ktoś przyjdzie, powie, że da więcej za nieruchomość, a może być tak, że ten, co kupuje, znajdzie coś lepszego, nie? I się nagle wycofa. Przed wymianą kontraktów nie zgadza ma się. Zazwyczaj się, znaczy tak, jest taka, że nawet ostatnio miałam taką sytuację niestety, że mój klient po prostu miał zaakceptowaną ofertę, a sprzedający był bardzo nieszczery, bardzo nieprofesjonalny i niestety sprzedał ten dom innej osobie i mój klient po prostu jest teraz na pozycji, że szuka nowego domu i nawet jak chciał podbić cenę, to sprzedający się bardzo, bardzo po prostu zachował nieprofesjonalnie i agencja po prostu nie chciała dyskutować z moim klientem nawet o to, żeby po prostu podbić tą cenę. Do wymiany kontraktów, jeżeli nie ma żadnego innego agreement in place, to niestety, no, jeżeli zrobiliście searches, stracicie jakieś pieniążki za searches, nie ma żadnych kar. Każdy ma prawo się wycofać. A jak to wygląda właśnie, mówi się zawsze, wymiana kontraktów, ale nikt nie widział, nikt nie słyszał, tylko prawnicy zawsze mówią, wymiana kontraktów. Jak to wygląda fizycznie? To jest tak, już wam tłumaczę, bo to jest fajnie, bo jeszcze jak pamiętam z Radkiem współpracowałam, to był jakiś tam błąd w literce i Radek mówi, że musi być wszystko poprawnie. I ja klientom tłumaczę, że my po tym kontrakcie jednak was gramy. I to nie jest nic wymyślone, my piszemy fizycznie na tym kontrakcie. Wymiana kontraktów to jest rozmowa telefoniczna pomiędzy dwoma prawnikami i zazwyczaj to jest tak, że my przed wymianą kontraktów mamy depozyt od klienta, mamy pełny plik dokumentów od klienta i my na tej zasadzie, po prostu jak już jest uzgodniona ta data zakończenia, czy jest to się nazywa data completion, to my w tym momencie możemy wymienić kontrakty. I ja wtedy albo piszę maila do klienta, albo rozmawiam z nim telefonicznie, żeby się upewnić, że klient nie zmienił zdania. Ponieważ po wymianie kontraktów, jeżeli mój klient, który kupuje dom, się wycofa, to on straci cały depozyt. Sprzedający nie ma takiego ryzyka, bo sprzedający tak naprawdę nie ponosi żadnych kosztów, ale no, strona kupująca jednak ma to ryzyko, że straci te pieniążki, tak? I to jest dosłownie rozmowa telefoniczna pomiędzy dwoma prawnikami, którzy mają autoryzację od klienta i my po tych kontraktach piszemy i potem sobie te kontrakty wysyłamy pocztą. A, czyli możesz równie dobrze powiedzieć, że nie wymiana kontraktów, tylko to ja drygnę do prawnika i powiadomię, żeby oddał klucze. My generalnie, tylko że taki dokument, to już ten dokument, ten kontrakt właśnie pobazgrany przez prawnika, ja to tak nazywam, jest bardzo ważnym dokumentem dla prawnika i dla banku oczywiście. My to mówimy, że my to wysyłamy sobie pocztą, ale on exchange jest ważniejsza niż completion, ponieważ to już tak zaklepuje, że tak powiem, całą transakcję, cały deal. Super, jest jeszcze kolejne pytanie. Prośba do wszystkich, ci, co nas oglądają, żeby dali lajka, poszerowali, jeżeli to ma jakoś dla was wartość. Tak, będzie super. Łapki w górę. To jest raz. I dwa, przypominam, że jest promocja. Jak dobrze pamiętam, chyba tam było 550 funtów. Tak, dla tych, co są na live'ie. Powiem, że to jest tanio. A ci, co nie wiedzą, to mogą wejść sobie, popatrzeć na internecie, jakie są koszty obsługi prawnika. I mamy pytanie od Dawida. Dlaczego w UK nie jest tak powszechnie jak w Polsce budowanie domów systemem gospodarczym? Ile czasu zajmuje przekwalifikowanie działki, by umożliwić budowę?
No, dobre pytanie. Dlatego, że jeżeli tak, jeżeli kupujesz dom już wybudowany, jeżeli kupujesz ziemię, to potrzebujesz, dlaczego jest trudno, ponieważ tutaj zupełnie inne prawo. Musisz brać pod uwagę, jak ten dom musi wyglądać wokół innych domów, także on musi po prostu pasować do osiedla i nie zawsze, i to kancel po prostu decyduje, czy daje ci pozwolenie na wybudowanie na przykład domów. Jeżeli kupujesz na przykład dom i chcesz go zburzyć, to również ten dom musi wyglądać jak inne domy, musi być podobny, nie może zmieniać w ogóle wizerunku całego osiedla, dlatego są takie utrudnienia. I w Polsce jest zupełnie inaczej. W Polsce kupujesz ziemię i możesz sobie budować zamek. A tutaj jednak są te restrykcje, są te covenants, są te rights, które po prostu niestety uniemożliwiają klientom zrobienie tego, czego chcą. A w Polsce jeszcze jest tak, że jak to się mówi, przedzwonisz do szwagrów i zaczynasz budowę w systemie gospodarczym, nie? Tutaj No raczej byłoby ciężko na weekend zebrać szwagrów, żeby się budować, no. No. Tutaj kiedyś był taki program, że ludzie właśnie nie mieli pozwolenia od konsila, żeby wybudować taki dom, albo żeby zmienić na przykład strukturę domu, albo na przykład, żeby dodać jakąś przybudówkę. No i niestety konsil przychodzi na inspekcję i niestety trzeba to zburzyć. Tutaj jest zapytanie, jak można ciebie znaleźć, Milena? Jakbyś mogła Można się ze spytać mną później. skontaktować właśnie na Facebooku, ale na końcu również podam mój numer telefonu. Ja właśnie wrzucam linka do profilu na Facebooku, więc można pisać. Ja przypomnę, że jest promocja dla tych, co nas słuchają, bo jakby nie patrzeć, jest 20:45 czasu angielskiego, więc to jest taki bonus dla tych, co zamiast siedzieć przed telewizorem i oglądać kolejny serial. Albo jakąś tam ukrytą prawdę, to nas słucha. Konkurujemy z telewizją. Więc trzeba zachęcić widzów. I Tak, dawajcie dokładnie. łapki w górę. Gdzie jest moja Tak, łapka? Jest poproszę, tutaj. poproszę. Tak, jest Proszę. 43 łapek, więc prosimy do 50, żeby dobić, bo wtedy Facebook nas promuje. A to chodzi wszystko o pomoc. Tak, trzeba się przebić. Trzeba się przebić, Tutaj dokładnie. Bartosz. To ciebie, Milena. Dziękuję, Bartuś, dziękuję. To jest jak mówię klienta. Dzień dobry. A Kochani. tutaj mamy Maciej, o, znana twarz. Tak, dzień dobry. Pytanie. Dobry. Witamy Macieju, znamy Macieja. Czy wystarczy się zgłosić do Mileny w sprawie promocji? Ile czasu trwa? Właśnie o tym nie dyskutowaliśmy, prawda? Ile ta transakcja trwa? Ale transakcja, że on pyta tutaj Ale chodzi o o promocję bonus? chyba. O promocję? A, no ja, jeżeli jesteś uczestnikiem live'a, to promocja cię dotyczy. No, dotyczy, oczywiście. Czy wiesz, Maciej, no przecież chyba chcesz kupić dom szybko, nie za 10 lat, nie? No, właśnie, tak. Ale to mówię tak, myślę, że do 3 miesięcy taka promocja powinna trwać. Tak, No. ci, co właśnie nas oglądają i to widzą. I tutaj ktoś dodaje, Anna. I zamiast kłaść dzieci, tak, dzieci już o 7 idą spać, najczęściej po dobranocce, więc dlatego jest taka godzina ustawiona, ósma, nie jest Ósma. przypadkowa. Wszyscy już Tutaj, mogli być po pracy, zrelaksowani i mogli. tak. Czy live będzie dostępny na YouTube później do obejrzenia? Tak, będzie dostępny za parę dni. W przyszłym tygodniu udostępnię, bo jutro jadę do Bristolu, gdzie będę właśnie prelegentem i na Asbiro Bristol. Będę opowiadał, a zbiorę inwestor. Będę opowiadał właśnie trochę o nieruchomościach, więc zapraszam. Kolejne tu pytanie widzę. A, Piotr pisze, że trochę pracuje. Zgaduję, że ogląda tego live'a podczas pracy. To super. Też dobrze, też dobrze. To Informacje po, są. tak, pogratulować pracy. Gorzej, jak szef to ogląda. Tutaj Maciej pisze, tym że roku. tym. Tak, dobrze. Maciuś, skontaktuj się ze mną i zawsze wiesz. Tak, tym bardziej, że landlordowie zaczynają wyprzedawać swoje portfolio, jak to piszą gazety, ze względu na zmiany podatkowe, więc ceny powinny Tak. przyhamować trochę. Dobra, a ja mam jeszcze, zanim po tych No. skończyć, jeszcze mam jedno pytanie. Jakbyś mogła powiedzieć, czym jest title deeds? Czym jest? Title deeds, już piszę Title tutaj. deeds. Tak. Title deeds to są księgi wieczyste. Generalnie to jest akt własności domu, czyli po całej transakcji, jak już kupisz dom i my cię rejestrujemy w Land Registry,
to wtedy po prostu dostajesz właśnie title deed ze swoim imieniem, nazwiskiem i to jest twój akt własności, który będziesz musiał posiadać do sprzedaży domu. Krótko i na temat. Czyli po prostu to jest twój akt własności. W takie title deed się wlicza również wszystkie inne księgi wieczyste, które są wliczone po prostu w ten title deed. To może być lease, jeżeli to jest leasehold, to może być transfer, to może być conveyance, to może być deed of variation, to są również deeds, które są wliczone po prostu do twojego title. Czy tak po polsku to będzie akt własności? Akt własności księgi wieczyste, tak. Zgadza się. To sprawa załatwiona. Pytanie do ciebie od Aleksandry. Tak, tak. Czy zajmujesz się również nieruchomościami aukcyjnymi? Tak, tak. Myślę, że to zadowoli, więc jak będziesz potrzebować pomocy, to możesz się zgłosić do Mileny. Link jest w komentarzach. Na końcu jeszcze podamy telefon. I tu mam takie jeszcze ostatnie pytanie. Mhm. Kupno za gotówkę. Czy nadal potrzeba prawnika? Czy można kupić sobie bez prawnika? Nie wiem, podejść do kogoś, dzień dobry. Fajny dom, chcę go kupić, płacę gotówką. Można? Czy tak można? Można. Można. Tylko jeżeli kupujecie dom za gotówkę, to dlaczego chcecie zaryzykować całe te pieniądze, żeby po prostu ktoś wam dokładnie nie sprawdził tego domu? Ponieważ nie zrobicie searches, no nikt wam domu jak dokładnie nie sprawdzi jak prawnik, nie sprawdzi ksiąg wieczystych, bo ten język jednak zupełnie jest inny. I ludzie czasami sobie kupują dom, ale cokolwiek się stanie z tym domem, to tak naprawdę każde ryzyko jest na waszą rękę, także prawnikowi się płaci za to, dlatego że prawnik ma ten swój insurans, który po prostu w razie gdyby coś się działo, wy wracacie do nas, no i po prostu wy nie tracicie żadnych pieniążków. Tak? Czyli jak się prawnik się pomyli po prostu. Tak, jeżeli prawnik się pomyli, bo wiadomo, każdy jest człowiekiem i jest wiele firm, które się pomyliło, ale my mamy indemnity insurance, który po prostu nas chroni, jeżeli coś się stanie, to my po prostu wypłacamy klientowi. Tutaj Andrzej coś się pyta. Jaki jest minimalny okres od otrzymania oferty kredytowej do odebrania kluczy? To jest bardzo różnie, dlatego że na przykład jeżeli transakcja jest bardzo zaawansowana i ja na przykład dostanę ofertę i jest wszystko zrobione na ofercie, na sprawie, to można nawet zamknąć transakcję w tydzień. W tydzień, Andrzej. Słyszysz? Zapisz to gdzieś. Zapisz. Ja nie słyszałem, żeby zamknąć w tydzień, ale... Można, tak naprawdę. Można? Ja miałam taką sytuację, że klient po prostu już wszystko było zrobione, czekaliśmy tylko i wyłącznie na ofertę, wszyscy byli gotowi i naprawdę tydzień się zrobiło, bo każdy prawnik może, naprawdę nie trzeba, my potrzebujemy tylko paru dni na to, żeby włożyć o pieniądze z banku i to jest około właśnie 7 dni. I w tym czasie oczywiście klient po prostu musi zagwarantować nam, że zwróci nam dokumenty podpisane. Zazwyczaj większość dokumentów podpisanych już mamy na sprawie i tylko po prostu wysyłamy mortgage deed do wysyłania, ale jeżeli wiemy jak w jakim banku klient aplikuje o mortgage, to mamy już template po prostu z innych spraw i możemy tą ofertę, tą mortgage deed wysłać. Są banki, które po prostu sobie zastrzegają, wpisują imię i nazwisko na mortgage deed i w takim przypadku oczywiście wysyłamy taki dokument po otrzymaniu oferty z banku, ale można zamknąć. Andrzej mówi, że słyszał, że 3 tygodnie to trwa. Zależy do jakiego prawnika pójdziesz. Ja też. I tu jeszcze jest pytanie od Gosi. Czy doradzasz także w dziedzinie zakupu biznesu? Nie jestem, w przyszłości pewnie tak, może za rok albo dwa pewnie tak. Bo to się nazywa commercial law i z commercial law radziłabym, zawsze wysyłam wszystkich, którzy kupują właśnie biznes do mojego kolegi, który ma wiele, wieloletnie doświadczenie, dlatego że to jest zupełnie inne prawo i oczywiście trochę się znam, nie mogę powiedzieć, że nie, ale nie ryzykuję pieniędzy klienta i wolę po prostu się w takie rzeczy nie bawić, jeżeli jeszcze nie mam takiego doświadczenia wystarczającego. Super, mam nadzieję, że ewentualnie za rok zapraszamy. Tak. Za rok będzie już większy wachlarz usług. Tak. Ja przypominam, że jest promocja dla uczestników live'a. Dodam, że ogląda nas 34 osoby. Stawka podstawowa zaczyna się od 550 funtów. Jakby ktoś chciał kupić dom, więc polecamy się udać tutaj. Zaraz podamy numer telefonu. Ja bym poprosił o jeszcze jedną łapkę w górę, gdzie ta kamera jest tutaj, tak.
O, widzę, że jest 49 łapek. Jak ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, to proszę, bo zaraz tu kończymy, bo to 9 się zbliża. Tak. Dzisiaj planuję z planem, czyli do godziny czasu. Mamy jeszcze 7 minut, jakby ktoś miał jakieś pytania. I tu mamy. Magdalena pyta. Czy lepiej kupić dom z liftem, czy trzeba mieć depozyt? A z liftem, co to oznacza z liftem? Z giftem. Z giftem. Giftem. Pewnie z giftem chodziło, tak? Pewnie, z raczej tak. Liftem to ja, nie wiem. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Mam nadzieję, tylko chodzi o tylko tyle, że po prostu my musimy to zareportować do banku, jeżeli broker tego nie zrobił. A tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Super, dziękuję. Poszła łapka w górę, gdzie ta kamera jest tu. Super. Przekroczyliśmy 50 łapek. Super. Ja lubię statystyki, jakby ktoś nie wiedział. Później na końcu za tydzień podam mniej więcej, jak to się prezentowało. I mamy jeszcze pytanie od Gosi już na samej końcówce. Co polecasz, bardziej leasehold czy freehold? Dlaczego tak trudno znaleźć freehold? Dlatego, że każdy kupuje freehold, bo freehold... Już masz odpowiedź. Dlatego, że freehold to jest ziemia twoja tak naprawdę. Co ja bym jeszcze radziła, nie zachwycajcie się tymi domami, które mają około 10 lat teraz. Te nowe budownictwa, które zostały wybudowane 10 lat temu, dlatego, że one zazwyczaj mają estate charge i to już jest, teraz właśnie byłam na webinarze parę miesięcy temu i będą wprowadzać nowe pytania, które po prostu są właśnie dla takich nieruchomości. Dlatego, że nawet te nowe budownictwa, te, które są freehold teraz, to one będą miały management company i będzie was obowiązywać estate charge. To nie jest dużo, ale wiadomo, że będziecie mieli w jakimś stopniu ograniczenie w tym kierunku i no, trzeba będzie po prostu więcej pieniążków zainwestować, ale takie starsze domy, to ziemia jest wasza, dom jest wasz, a jeżeli chodzi o leasehold, to masz management company i niestety ta management company ma duży wpływ na to, komu wynajmujesz taki dom, kiedy, czy co możesz sobie zrobić na przykład w mieszkaniu, bo nie wszystko można zrobić w mieszkaniu niestety. Jeżeli chodzi o leasehold, to wiadomo, że to jest taki temat rzeka, ale jest dużo restrykcji, których po prostu no, niestety nie da się przeskoczyć. Można zrobić tak, jak ja zrobiłem. Założyłem odgórnie, że po prostu szukam i kupuję nieruchomości tylko i wyłącznie freehold. Koniec, kropka. Jest dobrze. Można znaleźć freeholdy. Można, naprawdę. Można. Tak, tak. Freehold. Tutaj mamy Magdalena odpowiada, że lift jest w Szkocji. A. No, w Szkocji niestety no, my nie prowadzimy szkockiego prawa, bo to jest zupełnie inne prawo. Ja Szkocję znam tyle, że byłem parę lat temu w stolicy i niestety więcej nie mogę powiedzieć na temat. My po prostu nie robimy, jeżeli masz dom w Szwecji, to musisz używać tam prawnika, dlatego że to jest zupełnie Szkocji. Inne prawo. W Szkocji, tak. Szkocji, tak. A co Szkocja powiedział? To jest... Nie, Szwecja, to usłyszałem. Szkocja to jest inny kraj, to jest już zagranica Szkocja. To warto dodać, że podbity kraj, no. Tutaj. No, w Szkocji, tak. W Szkocji, jeżeli jesteście w Szkocji, to co to znaczy desk of valuation? Desk of valuation, właśnie, co to znaczy? Desk of valuation. A to nie jest, to, ja też nie wiem, to pewnie chodzi o waluację z banku, o to wam chodzi, tak? Chyba tak, ewentualnie. Chyba tak, bo desk of valuation jeszcze się z takim słowem nie spotkałam, czy że mam było powiedzieć. Jeżeli chodzi o waluację, to waluacja pochodzi z banku i zazwyczaj, no, zazwyczaj powinniście mieć do tego wgląd, że tak powiem. A desk of valuation jeszcze się nie słyszałam. Bo tylko... Ale wujek Google może podpowiedzieć. No, sprawdziłem. Co Google powiedział? Że tu coś... Już wrzucam od Google valuation do komentarzy. To mi powiedział Google. Ale niestety nie znamy się, więc się nie możemy wypowiadać. No to nie. Już jest. To, co znalazłem od Google'a. Ale to mówię, to jest tylko od Google'a. Więc niestety nie odpowiemy na to pytanie. Aleksandra pisze. Idziemy dalej, bo czas nam się kończy. Jaki jest najniższy lis, aby dostać mortycz? I to też właśnie, sprawa się właśnie zmieniło. Lepiej kupować dom, który ma powyżej 80 lat. Jeżeli ten dom ma... coś zbliża się do 80 lat, to ja zazwyczaj proszę taką stronę sprzedającą, która po prostu właśnie
że sobie włączyłam, wiecie co, live'a u siebie i po prostu nie umiem tego zmienić. Skasuj to, zamknij. Albo daj pauzę, albo naciśnij mute, tam jest taki, żeby wyłączyć dźwięk. No już, poczekaj chwileczkę, to zaraz wyłączę. Nie chcę tego, nie chcę siebie słyszeć. No ponoć ludzie nie lubią siebie słyszeć. Są no przerażeni. O już, dobrze, już teraz. O czym ja mówiłam? O ostatnich wakacjach. Nie, o czym, przepraszam, o czym mówiliśmy? Rozmawialiśmy o... Tutaj wrzuciłem właśnie... Tutaj wrzucę jeszcze raz to pytanie od Aleksandry. Jaki jest najniższy lis, aby dostać mordycz? Dobrze, czyli lis możecie dostać nawet do... Zależy od banku tak naprawdę. Jeżeli chodzi o bank requirements, to nawet może niektóre banki dają po prostu mortgage, jeżeli tam ta lis jest ponad 30 lat. Aczkolwiek... Ja to wrzuciłem, to co Google podpowiedział. No dobrze, ale ja klientowi zawsze tłumaczę, że najlepiej dla niego jest kupić po prostu taką lis, która ma powyżej 80 lat. Jeżeli ta lis ma na przykład 81 lat, to ja proszę o to, żeby strona sprzedająca już zaczęła aplikację, ponieważ mój klient będzie musiał tą aplikację zrobić na przykład, jeżeli ta lis będzie miała 79 lat i te wtedy koszta, chodzi tylko to o koszta przedłużenia takiego lisu, są bardzo wysokie. Tutaj pisze Tom, fizycznie nie ma osoby z banku w domu. Co o tym myślisz? Fizycznie nie ma osoby z banku w domu. Co o tym myślisz? Ja za bardzo nie rozumiem, niezbyt to. Tom, musisz nawet mówić, o co ci chodzi. Tak, tak. Potrzebujemy nawigację jakąś taką lepszą. Właśnie nie wiem. Fizycznie nie ma osoby z banku. O, tutaj coś pisał wcześniej jeszcze, że Halifax. Halifax zrobi przy residential. A może to chodzi o tą waluację, tak? Chyba tak, chyba dalej chodzi o tę waluację. Ale to zazwyczaj jeżeli... nie sądzę, bo zazwyczaj jeżeli jest taka waluacja, to zazwyczaj jest osoba wysyłana taką waluację. Dobra, więcej pytań tutaj widzę nie ma. Tak, dalej chodzi o te desktop valuation. Niestety ja nie jestem w stanie pomóc. Nie wiem, co to jest. Pierwszy raz z takim pojęciem się spotkałem. Ja powiem szczerze tak, ja też. Jeżeli może brokerzy będą bardziej mogli pomóc, bo jeżeli to jest waluacja z banku, no to wiadomo. Dlatego zawsze tłumaczymy, że lepiej iść do banku, do brokera, bo broker po prostu to jest jego działka i my się po prostu nie mieszamy, tak jak broker nie powinien się mieszać w nasze sprawy. I my zazwyczaj staramy się tylko update'ować brokera, żeby broker wiedział, na jakim etapie jesteśmy, ale no to już jest taka działka po prostu, no jak takie rzeczy to do brokera lepiej, bo broker po prostu jest wykwalifikowany i na pewno Wam dobrze doradzi w takich kwestiach. Super, jest minuta po 9:00. Dzisiaj kończymy zgodnie z czasem. Tak, Milena, tutaj wrzuciłem właśnie linka, gdzie Cię można znaleźć. Tak. Bezpośrednio, można pisać na Facebooku, XXI wiek, można pisać na Messengera. Tak. Tak, w sobotę o 22:00 bez problemu. Tak, ale tak niestety, jak mówią, bo to z moi klienci mają niestety, że... Wiem, tam pisałem. Kontakt 24 godziny. Oczywiście nie czasami nie mogę odebrać, bo też mam życie, czasami się zdarza wyjść, nie tylko pracować. Mój numer telefonu dla Państwa informacji, bo zapomnę, to jest 077-202-40-660. 077-202-40-660. Tak. Już jest wrzucone w komentarzach, można sobie przekopiować. No na telefonie najlepiej dzwonić już w takich godzinach, powiedzmy, w normalnych, no bo to Facebooka zawsze można wyłączyć. No wiadomo, ale tak się zdarza, że jak wiadomo, że jak się współpracuje z klientem, to klient jest zestresowany i czasami po prostu
no, muś potrzebuje takiego spokoju, tak, przed weekendem. Ja to doskonale rozumiem. Także no, nie ma czegoś takiego, że klient po prostu idzie i kończy, moja praca się kończy o piątej godzinie, czwartej czy piątej. Ten kontakt zawsze może być ze mną i no właśnie dlatego tak, taki serwis daję, a nie inny. Dziękujemy. Zgadza. Dziękujemy, bardzo miło. Andrzej pisze super live, pokazuje tutaj, że ma bicepsy. Super. Dzięki, dzięki. Dziękujemy. Prosimy o łapkę. Fajnie jest, tutaj telefon można przekopiować. Tak. Prosimy tutaj, dziękujemy. Tutaj Anna pisze fajnie. Mam nadzieję, że live troszeczkę pomógł w decyzji, bo wielu ludzi, powiedzmy, nie oszukujmy, przyjeżdżają Polacy do Anglii, wynajmują dziesiątki lat z tego względu, że nawet nie wiedzą, jak to jest z tymi kredytami, jak to jest z tym zakupem domu, a niestety niewiedza powoduje taki strach. Taka jest prawda. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, to piszcie spokojnie w tych komentarzach, to zawsze się można tam podrzucić. O, najlepszy z najlepszych, tutaj siema. Cezary. Cześć, Cezary, tak. Cześć Cezary, nie ma jak wiecie na samym końcu. O. My już idziemy spać powoli. Tak. Prosimy jeszcze o jakieś lajki, te Tak. poszerowanie, jak się podoba, ewentualnie możecie też pisać, kogo byście chcieli na Facebook Live'a, bo za tydzień będzie kolejny ciekawy. Cezary dostał to, co chciał. Ma numer do ciebie. Teraz musiał zablokować. Ale to dobrze, że humor dopisuje o 9:00. Również dziękujemy i prosimy o lajki, poszerowanie. Dziękuję bardzo. I Dziękuję. przypominam, że jest promocja dla uczestników tego live'a, jest 550 funtów, stawka podstawowa, która się zaczyna za usługę prawniczą. Więc ja dziękuję wszystkim, że wytrzymaliście z nami godzinę, zamiast oglądać ukrytą prawdę albo coś tego typu, Tak. bo tam jakieś tam jeszcze inne dziwne seriale. Albo M jak miłość. Albo M jak miłość i takie tam desperackie filmy jakieś. Za tydzień będzie kolejny live, dokładnie w niedzielę. Już niedługo będzie informacja. Ja jeszcze raz poproszę jakieś lajki i poszerowanie. 56 osób dało łapkę w górę. Super, dziękuję za Dziękujemy. wsparcie. Gdzie jest ta kamera? Jest tutaj. Dziękujemy. I dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.